Nagranie. Nie może być inaczej, to był Evergreen, nieśmiertelny przebój z płyty By The Way Red Hot Chili Peppers, czyli Can't Stop, ale zagrany przez polski brass band, konkretnie Dizzy Boys Brass Band i lider, założyciel tego zespołu, co warto podkreślić, muzyk pochodzący z Opolszczyzny, czyli Jakub Domański, jest już w studiu. Dzień dobry, cześć. Cześć, dobry wieczór Państwu. Słuchaliśmy sesji, którą zarejestrowaliście w studiu M imienia SBB, gdzie zresztą powróciliście, dlatego że wcześniej graliście choćby u nas koncert z wybitnym trębaczem, z Andreą Tofanellim, i ten koncert ukazał się też na płycie. Sesja prawdopodobnie będzie też do posłuchania na krążku, ale zauważyłem a propos sesji ze studia M imienia SBB, której dzisiaj fragmentów posłuchamy, że postawiliście na bardzo szeroki repertuar, że pojawiają się też utwory, które wykraczają poza taki standardowy repertuar brass bandów, które nie mają instrumentów dętych oryginalnie, gdzie trzeba się pobawić aranżacją. Czy rzeczywiście, jeżeli chodzi o przeróbki, których się podejmujecie, chcecie łączyć utwory, które są takimi klasykami brass bandów z takimi, które są waszą inicjatywą, waszym pomysłem? Przede wszystkim chcemy grać wszystko, nie? Coś, przede wszystkim chcemy grać dobrą muzykę, więc dla nas najważniejsze jest to, żeby pokazać dobre numery, wydaje mi się, w dobrych naszych aranżacjach, żeby pokazać też jakby, że dęciaki też mogą fajnie brzmieć w gitarowych riffach, prawda? Że gitarowe riffy przełożone na dętki też działają. Tym bardziej, że zinterpretowaliście na przykład Ghostbusters Raya Parkera Juniora i przyznaję, że aż musiałem sobie odświeżyć ten numer, żeby przypomnieć sobie, czy on ma oryginalnie te instrumenty dęte, czy nie ma, no bo jednak... A ma? Bo ja nawet nie pamiętam szczerze, dawno nie oglądałem tego filmu. Nie, to są raczej barwy synfów, ale też muzyka z pogranicza funku, disco lat 80. trochę na tym bazowała, że syntezatory emulowały te barwy. Także chyba czasami, kiedy pojawiały się utwory, które wybieracie, one się aż prosiły. Domyślam się, że tak czasami bywa, że to po prostu jest rzecz, którą musicie zrobić, bo... Znaczy akurat, jeżeli chodzi o Ghostbusters, to było tak, że nasz saksofonista Maciek Sokołowski w pandemii napisał po prostu ten aranż, przyniósł, mówi, sprawdźmy. No i aranż zadziałał, i go zrobiliśmy trochę, bo przerabialiśmy formę, jakoś lekko przearanżerowaliśmy i został, no bo no fajnie to działa, co nie? No, dobra. To jest ciekawe, dlatego że w trakcie sesji zagraliście utwory, których można było posłuchać w waszym wykonaniu już kilka dobrych lat temu, które są takimi żelaznymi punktami waszego repertuaru. Choćby Happy czy Get Lucky, ale no też pojawiły się utwory, których ja wcześniej w waszym wykonaniu nie słyszałem i wiem, że na przestrzeni lat też osobą, która bardzo mocno aranżuje w waszym zespole, jest Kacper Grzanka. I czy rzeczywiście jest tak, że gdzieś tam ten proces aranżowania jest u was dość demokratyczny, że kto ma pomysł, to podrzuca, co można zrobić? Raczej tak. Jeżeli chodzi tutaj o aranżację, to każdy z nas coś próbuje przemycić swojego, na swój sposób zaaranżować jakiś numer i zawsze to wygląda tak, że najpierw jest pomysł, a potem my jakby spotykamy się na próbie i jeżeli ktoś ma jakieś uwagi albo chce coś dodać, no to analizujemy, robimy, przegrywamy i albo zostawiamy, albo nie. Jakby efekt finalny to jesteśmy my jako zespół. To nie jest tak, że aranżacja jest tylko i wyłącznie jednej osoby. Jest pomysł, oczywiście pierwsza faza aranżacji jest danej osoby, a potem już razem to tworzymy, prawda? To jest ciekawe, co powiedziałeś, bo mam wrażenie, że to też jest ogromna siła brass bandów i też tego, co robicie, że no to jest kolektyw, no to jest takie granie już momentami łobuzerskie, żeby każdy mógł się wyszaleć, żeby przede wszystkim publiczność wam dała sprzężenie zwrotne i w każdym z tych utworów coś się wyróżnia. To jest ciekawy break perkusyjny, tutaj dobre solo na puzonie. Czy rzeczywiście jest tak, że wam na tym zależy, żeby te aranżacje uwypukliły, że jesteście po prostu zgraną drużyną, że bardzo wiele koncertów razem zagraliście? Na pewno chcemy to pokazać, ale tak jak mówisz, to jest takie zawadiackie trochę granie, co nie? To jest przede wszystkim muzyka, brass band to jest orkiestra dęta uliczna. To jest po prostu New Orleans, prawda? Więc jakby oczywiście zawsze chcemy pokazywać, że jesteśmy zgraną ekipą, bo to też o to chodzi w zespołach, co nie? Że
że każdemu zależy na tym, żebyśmy dobrze wypadali jako zespół. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo a propos grania takiego już, no, można powiedzieć, korzennie brass bandowego, ulicznego, to szczególnie w zeszłym roku z wiadomych względów dużo takich koncertów daliście i to też jest niesamowicie ciekawe, kiedy jest zespół dobrze wykształconych, ułożonych akademicko muzyków, którzy grają też choćby w filharmoniach i bardzo często muszą zaprezentować się w takich ramach, gdzie trzeba się bardzo kontrolować, trzeba zagrać dokładnie to, co jest w partyturze i nagle jest sytuacja, kiedy z jednej strony jest ta dyscyplina, bo trzeba grać razem, trzeba grać w punkt, co oczywiście robicie, ale też można coś dodać od siebie, czy łączenie tych światów jest dla was cenne, że z jednej strony jest zgranie godziny prób, a z drugiej strony jakaś spontaniczność, dobra zabawa? Tak, jest dla nas to ważne, bo jeżeli jesteśmy nauczeni dyscypliny, takiej jak w filharmoniach, jak w jakichś takich zespołach klasycznych, no to jak wchodzimy do studia, to potrzebujemy tej dyscypliny, prawda? No bo już tutaj nie może być takiego rozbratu w studiu, bo później to wychodzi. Na ulicy też jest trochę inaczej, bo cały czas jest interakcja z publicznością i tu nawet jak coś inaczej pójdzie, to nikt tego nie zapamięta, bo wszyscy będą pamiętali o dobrej zabawie, a jak to nagramy, tak, no to później się okaże, że no nie ma tego efektu, który chcieliśmy osiągnąć po prostu. Tym bardziej, że kiedy wchodzicie do studia M, rejestrujecie sesję, to jest wszystko na setkę, na żywo, nie ma jakichś później dogrywek, także to też chyba musi być tak, że żeby był ten luz spontan, to trzeba się napocić dużo na próbach, trzeba dużo ćwiczyć. Znaczy akurat tutaj zyskaliśmy tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze zgranie, zyskaliśmy w pandemii, bo zaczęliśmy grać na ulicy, pojechaliśmy do Gdańska, potem zaczęliśmy grać w Poznaniu, no i to były nasze najlepsze próby. Najlepsze próby, gdzie zrobiliśmy się jeszcze lepszą dla siebie ekipą, jeżeli chodzi o współgranie jako ludzie w zespole. To w takim razie wracamy do sesji a propos waszego zgrania, dlatego że w trakcie sesji w Studiu M zaprezentowaliście taki medley utworów z filmu Blues Brothers, między innymi jest tam Gimme Some Lovin' czy Peter Gunn Team. Zresztą proszę posłuchać. W dobrym graniu cały czas słuchamy wyjątkowej sesji, którą zrealizował Dizzy Boys Brass Band w Studiu M imienia SBB. Rozmawiamy o tej sesji z liderem Dizzy Boys Brass Band, czyli z Jakubem Domańskim. No i pojawił się w trakcie waszej sesji utwór zespołu Kombin, można powiedzieć, że już kultowy utwór, czyli Przytul Mnie. Troszeczkę sobie poza anteną rozmawialiśmy o tej kompozycji i o tym, jak ją zaaranżowaliście i sugerowałeś, że aranżacja jest twoja i rzeczywiście ten numer w oryginale może troszeczkę Barry'ego White'a przypominać, no jest taki bardzo kojący, lekko filadelfijski bym jeszcze powiedział. Coś w sendesy. I te instrumenty dęte no są tam wręcz niezbędne, tak przynajmniej się wydaje, że bardzo pasują i faktycznie było tak, że ten utwór od razu miał jakiś taki magnetyzm, stwierdziłeś, muszę go zagrać z These Boys? Znaczy, ja tak naprawdę ten numer poznałem przypadkiem, muszę się przyznać bez bicia, że jeszcze w 2019 roku albo 2018 nie znałem tego numeru. Po prostu znałem Kombi, ale akurat Przytul Mnie nie i była taka sytuacja, że z puzonistą, który też jest na tej sesji, z Maciejem Łakomem, graliśmy trasę z Leszkiem Możdżerem, byliśmy tutorami w orkiestrze Santander. To jest młodzieżowa orkiestra i zawsze na pierwszych głosach w dużych koncertach siedzą profesjonaliści, którzy też jakby uczą młodzież, jak grać w orkiestrze. No i zagraliśmy najpierw jeden koncert na jazzie nad Odrą we Wrocławiu, a potem Leszek Możdżer zorganizował, znaczy jego management zorganizował dużą trasę po Polsce i Przytul Mnie to był numer, który kończył, był bisem, gdzie w ogóle nie było wokalisty, tylko temat grała właśnie saksofonistka, świetna amerykańska jazzowa saksofonistka Tia Filler. No i za każdym razem owacje na stojąco, za każdym razem cała orkiestra się bawiła, wszyscy muzycy, którzy byli na scenie. I w pandemii po prostu przypomniałem sobie o tym numerze. No i
i stwierdziłem, że go zrobimy. Przyszliśmy na próbę, usiadłem za piano, zagrałem akordy, zaśpiewałem tak naprawdę tą aranżację, kto co ma zrobić. W przeciągu godziny mieliśmy zrobiony numer, co nie? Bo uważałem, że to zadziała u nas. No i chyba tak jest. Powiedziałeś o bardzo ciekawej rzeczy, czyli o też twoim takim wręcz pedagogicznym doświadczeniu. Warto pamiętać o tym, że organizowałeś w Opolu Vincent Bach Masterclass, czyli warsztaty instrumentów dętych blaszanych i pamiętam, że... Jedna z nazw Vincent Bach, na końcu to było Summer Brass Academy. Tak jest, ta nazwa ewoluowała, zmieniała się, ale podczas jednej z tych edycji nawiązałeś też współpracę z Andreą Tofanellim, który później grał trasy z Dizzy Boys Brass Band i chyba a propos twojego podejścia, a propos tego, że kształciłeś się w szkole muzycznej w Opolu, później byłeś absolwentem Akademii w Poznaniu. To jest bardzo ważne, żeby no, cały czas czerpać z tego doświadczenia. Z jednej strony uczyć się od mistrzów, no, ale też tę wiedzę przekazywać, żeby następowała pewna dyfuzja tych inspiracji, muzycznej wrażliwości. Znaczy ja generalnie cały czas się uczę. Na przykład teraz jestem studentem Królewskiej Akademii w Mons w Belgii. Przykładowo robię roczne studia magisterskie. Więc ja wychodzę z założenia, że człowiek się uczy całe życie, co nie? Więc jeżeli mam gdzieś możliwość od kogoś coś podpatrzeć, zobaczyć, pograć z kimś, zawsze się czegoś nauczyć, to jak najbardziej przez całe życie można tak robić i zawsze każdego namawiam do tego, żeby też szukał całe życie, co nie? To jest ciekawe dlatego, że no, współpracowałeś z filharmoniami w całej Polsce, grałeś w bardzo różnych składach, no ale też grasz muzykę rozrywkową z Dizzy Boys Brass Band i z tego, co kiedyś mówiłeś, to jest tak, że to są trochę inne światy, że nawet inaczej się rozgrzewasz, kiedy grasz muzykę rozrywkową. Jestem ciekaw, czy taka elastyczność z biegiem lat wychodzi ci coraz lepiej, czy to jest już dla ciebie łatwe, żeby się przestawić ze składu na skład, czy jednak wciąż? Znaczy, ja już się tak przyzwyczaiłem, że w Dizzy Boys na przykład mamy tak dużo grania, bo jakby nie mamy instrumentów harmonicznych, więc cały czas my, jako instrumenty pojedyncze, tworzymy harmonię i tu się nawet nie rozgrywam po prostu, bo muszę mieć kondycję przykładowo na 2-3 godziny, żeby zagrać. Więc, a wiadomo, w filharmonii jest trochę inaczej, no też jest inna kultura dźwięku samego, prawda? Więc, no ale no, staram się łączyć zawsze te dwa światy, no na przykład teraz po świętach, akurat w tym momencie ćwiczę na trąbce barokowej, gdzie to jest instrument historyczny z ustnikiem historycznym, kompletnie innym niż w dzisiejszych czasach się używa instrument i ustnik. Zaraz po świętach jadę do Filharmonii, do Gorzowa, gdzie gram galę sylwestrową i tam gram typowo klasycznie, prawda? Potem gram znowu w Gorzowie z Filharmonią, ale już muzykę rozrywkową i staram się jakby to wszystko połączyć i nie zastanawiać się nad tym, co gram, tylko żeby zawsze grać dobrze i rozgrywać się zawsze na tym samym poziomie, co nie? Ty chyba też kiedyś pobierałeś nauki gry na trąbce naturalnej, także no właśnie barokowej, no to... Te wszystkie zabytkowe instrumenty chyba dają znacznie większe możliwości, że kiedy próbujesz cofać się do tych, powiedzmy, korzeni. Wiesz, to były bardzo trudne instrumenty i one uczą nas pokory bardziej. Że jednak ludzie, którzy na tamtych instrumentach mniej doskonałych grali, no to byli naprawdę wirtuozi. Ludzie sprzed 300-400 lat byli prawdziwymi ketami, jak to jazzmeni mówią. Wracamy do waszej sesji ze studia M imienia SBB. A propos utworów nieoczywistych, które w waszym repertuarze są, no to też jest przebój zespołu Eurythmics, czyli oczywiście Sweet Dreams. No i znowu, jak go państwo posłuchają, to trudno nie odnieść wrażenia, że te instrumenty dęte tam musiały się pojawić. Cały czas słuchamy sesji, którą Dizzy Boys Brass Band zarejestrowali w studiu M imienia SBB. Słuchaliśmy Highway to Hell, chyba najbardziej zaskakującego utworu w trakcie sesji. O wydarzeniu cały czas rozmawiamy z dowodzącym Dizzy Boys Brass Band, pochodzącym z Opola, Kubą Domańskim. I a propos Highway to Hell, to też jest niesamowite, że okazuje się, że wszystko tam pasuje. Takie ogniste solo gitarowe Angusa Younga zamieniliście na solo na trąbce i
No faktycznie, no wszystko bardzo ładnie się poskładało. Czy kiedy podejmowaliście się wyzwania zaaranżowania no stricte gitarowego numeru, jednego z najbardziej znanych na świecie na instrumenty dęte, to był taki moment zastanowienia, czy to wyjdzie, czy wręcz przeciwnie. Było wyzwanie, się tym dobrze bawiliście. Wiesz co, najlepsze jest to, że pomysłodawcą tego numeru, żeby go zrobić, rzucić w program, jest Daniel Moszczyński, który z nami śpiewa od czasu do czasu, co nie? Jak jakieś wokalowe rzeczy potrzebujemy, to wiadomo, że Daniel z nami zawsze jest. Jakby Daniel wpadł na pomysł, mówi, słuchajcie, ostatnio gdzieś tam grałem jakiś koncert i właśnie zagraliśmy sobie Highway to Hell i fajnie mi odpaliło, kurczę, może zrobimy tutaj. Mówię, dobra. I to był czas jeszcze długo, długo przed pandemią, kiedy nie mało aranżowaliśmy, mało robiliśmy jako my aranżacji i tą aranżację akurat zrobiła Iwona Witek, nasza koleżanka z Poznania. My ją trochę przerobiliśmy w pandemii, dodaliśmy właśnie puzon albo saksofon barytonowy, który gra temat. No i jak sprawdziliśmy to na stricie, że to działa, to stwierdziliśmy, że tak, to był dobry wybór już te kilka lat temu. On w ogóle leżał, co nie? My go nie graliśmy. I dopiero po kilku latach odświeżyliśmy, lekko przerobiliśmy i poszło. Tym bardziej, że ty przyznawałeś, że zresztą znając nazwę zespołu, da się to wywnioskować. Jedną z twoich największych inspiracji jest Dizzy Gillespie i faktycznie, no, przekładając solówkę gitarową na trąbkę, no można trochę pójść w tym kierunku, takiej nadekspresyjnej wręcz gry, także chyba Kacper też mógł tutaj dorzucić do pieca i się tym po prostu dobrze bawiliście. Tu akurat nie, Kacper tutaj nie ten, bo tu jest puzon i saksofon, ale generalnie Kacper też od czasu do czasu tam odpala swoje rzeczy, jakby. Bo jakby tutaj, tu nie ma. Rozmawiamy dużo o takiej, no, ponadgatunkowości, o tym, że chcecie po prostu grać dobrą muzykę i aranżować ją na instrumenty dęte. No i zauważyłem fantastyczną współpracę, której się podjęliście, czyli współpracę z Don Guralesco, no, jednym z najbardziej cenionych raperów w Polsce. Ta współpraca odbywała się, można powiedzieć, na raty, bo była gra na ulicy, był Sylwester, jest sesja i zauważyłem, że aranżacje, o które wspomniany Kacper się pokusił, no, były z jednej strony z szacunkiem do tych oryginalnych bitów, ale też pokusiliście się o utwory, które w oryginale, no, nie mają nic wspólnego choćby z jakimś takim boom-bapem, jazz-rapem, bo choćby jest Żyli wśród róż i tam tak. Ta aranżacja, no, aż się prosi o znaczy, wykonanie z wami. Żyli wśród róż było bardzo fajnie, bo w oryginale są dętki. Tak jest. Więc tutaj jest fajnie. Ale są też utwory, które w oryginale, no, są bardzo takie, powiedziałbym, bangerowe, elektroniczne, trapowe i też poszło. Co to było? Już sobie... Na przykład mogliśmy wszystko, na przykład. Tak jest. Refren jest kompletnie inny, a tutaj akurat wszystko zrobił Kacper, co nie? To jest jego dziecko jakby. Rap and Brass jako projekt to jest moje dziecko, ale wszystkie aranżacje to wszystko on jakby zrobił. I widziałem, a propos prób w ramach tego projektu, że Don Guralesco, który przyznał, że nie jest psychofanem prób, no cierpliwie z wami wysiedział, że jednak, żeby to wszystko dotrzeć, żeby fajnie wyszło w trakcie koncertu, no to też trzeba było trochę się nawet gdzieś ścierać czasami, ale zauważyłem, że no, na pewno wam to siadło, że wam się spodobało i domyślam się, że to nie jest twoje ostatnie słowo, dlatego że na przykład z Apraxią nagrałeś numer, nawet dwa numery, gdzie też się udzielasz, także chyba to jest kolejna z dróg, które możesz obrać. Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to ja zawsze jakby byłem bliski muzyce rapowej i no, nawet tutaj w Opolu mieliśmy taki około rapowy, można nazwać, zespół. Był to pierwszy tak naprawdę zespół, gdzie byli raperzy i muzycy żywi, co nie? Kulturwa. Możesz powiedzieć tę nazwę, no, nie bój się. Kulturwa, tak. Kiedyś to... Kolebka Jareckiego, można tak, powiedzieć. Tak. No i zawsze jakby byłem bliski tej muzyce i akurat myślę, że z Góralem jest tak, że wrócą koncerty i coś pomyślimy, żeby gdzieś tam ruszyć z tym tematem, bo no fajnie nam się współpracowało i nawet no, Piotrek się dał przekonać, żeby trochę więcej posiedzieć na próbach, a nie tylko przegrywać numery.
wydaje mi się, że to też jest ciekawy moment, bo przyznałeś, że w trakcie pandemii no, pojawiły się jakieś nowe aranżacje. Pojawił się też rapowy projekt z Guralesco. Jest też projekt z najważniejszymi kompozytorami polskiej muzyki filmowej. Także chyba jest tak, że teraz tych możliwości jest coraz więcej w przypadku Dizzy Boys Brass Band i chcecie rozwijać taką wielotorowość. Wiesz co, no zawsze chcieliśmy robić dużo fajnych rzeczy, nawet naraz i tak akurat no pandemia nam na to pozwoliła, bo każdy siedział w chacie i jakby no stwierdziliśmy, dobra, zróbmy coś. I tak los się potoczył, że wyszliśmy na ulicę, zrobiliśmy instrumentalnie dużo rzeczy właśnie takich popowych, rockowych dla ludzi. Złapałem kontakt z Góralem, zrobiliśmy Rap and Brass. Tak jak mówisz, też zrobiliśmy From Poland to Hollywood. Tutaj akurat dostaliśmy zaproszenie ze Stanów, z International Trumpet Guild. Byliśmy pierwszym polskim zespołem, który wystąpił na tej imprezie. No i tam zrobiliśmy muzykę polskich kompozytorów, którzy w Hollywood zawitali i tam już komponowali do końca życia. No ale też zaczynamy robić swoje rzeczy. W końcu zaczynamy robić autorski materiał. Po wielu, wielu latach. No ale właśnie, a propos tych wszystkich tropów, tego nawet, że wykonujecie muzykę, która powstawała na przestrzeni no, prawie 100 lat, no, kilku dekad, bo pamiętam, że sięgaliście nawet do Duke'a Ellingtona. Czy to jest tak, że już ten wasz autorski kierunek się wykrystalizował, czy wciąż poszukujecie? Wiesz co, my cały czas poszukujemy po prostu różnych kierunków. I to nie jest tak, że teraz się tylko na autorskie, ale myślę, że to jest dobry moment, bo już my przekonaliśmy ludzi, naszych odbiorców tym, że dobrze gramy, obojętnie co. Więc no wiadomo, no Brass Band jest mało popularnym zespołem, typem zespołu w Polsce. I nie ukrywam, że jak zaczynaliśmy pierwsze jakieś koncerty grać nawet na jakichś eventach, no to jak ludzie widzieli nas, że wychodzimy, to tylko na twarzach był poker face i orkiestra Dęta do nas zawitała. Co? I to takie w Warszawie na przykład eventy. A okazywało się potem, jak graliśmy covery, że no ludziom się to podoba. I siłą rzeczy musieliśmy tak zacząć, żeby dotrzeć do takiej szerszej publiki, co nie? Więc... Tym bardziej, że w trakcie koncertów Dizzy Boys Brass Band jest bardzo energicznie. No nie ma osób, które wychodzą z tych występów niezadowolone. Posłuchamy takiej no, koncertowej wrażliwości Dizzy Boys Brass Band. Wracamy do sesji ze studia M imienia SBB na koniec rozmowy z Jakubem Domańskim, Ghostbusters. Wielkie dzięki za wizytę. Dziękuję bardzo. Radio.